Tedę Negra, czyli Daria Budka, znana nam jako Daria Dąbrowska, pochodząca z terenu gminy Jabłonowo-Pomorskie. Nie wyobraża sobie choćby jednego dnia bez muzyki. Uwielbia gatunek popowo-klubowy i właśnie w takich brzmieniach usłyszycie ją na koncertach w radiu, TV i na jej kanałach w mediach społecznościowych. Występowała w duecie z Burakiem Jeterem. W programie Jaka to Melodia wykonali jego dwa najsłynniejsze utwory, czyli Tuesday i Happy. Obecnie nagrywa i tworzy swój własny materiał, właśnie jako Tedę Negra. Sama pisze teksty do swoich utworów. Największą popularność przyniósł jej cover utworu Mój jest ten kawałek podłogi. Daria pisze również teksty dla disco-polowego zespołu Masters. Adam Jakub Matejkowski. Urodził się w 1953 roku w Warszawie. Artysta, malarz i rzeźbiarz. Twórca statuetek telekamer. Kształcił się m.in. w Zakopanem. Na miejsce do życia obrał Połowęcz, niewielką miejscowość leżącą w gminie Jabłonowo-Pomorskie. Edyta Matejkowska urodziła się w 1983 roku w Mińsku Mazowieckim. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, rysunkiem, fotografią i medalierstwem. Oprócz malarstwa i rzeźby tworzy instalacje przestrzenne oraz pomniki. Ostatniej błogosławionej Marii Karłowskiej, odsłonięty w Jabłonowie Pomorskim. Prywatnie Edyta i Adam są małżeństwem. W Warszawie na Starym Mieście przy ulicy Piwnej 43 mieściła się galeria autorska Edyty i Kuby Matejkowskich. Było to wyjątkowe miejsce na mapie warszawskiej starówki. Obecnie galeria została przeniesiona do Połowęża. Jest to miejsce prezentacji obrazów, rysunków i rzeźb. Tu można obejrzeć i kupić dobrą sztukę współczesną. Artyści służą swoją radą i doświadczeniem. Ewa Rzepka, mieszkanka Jabłonowa Pomorskiego, nauczycielka w Szkole Podstawowej imienia Janusza Kosucińskiego oraz w Zespole Szkół imienia Komisji Edukacji Narodowej w Jabłonowie Pomorskim. Prezes Stowarzyszenia Do Korzeni. Zajmuje się lokalną historią, prowadzi archiwum społeczne, w którym gromadzi wspomnienia, zdjęcia, dokumenty i pamiątki. Prowadzi badania archiwalne i w oparciu o nie wydaje publikacje. Jedną z książek, którą wydała, jest publikacja o Połowężu. Mikołaj Jabłoński mieszka w Konojadach. Uczy się w szkole podstawowej w Góralach imienia Ignacego Łyskowskiego. Ma 14 lat. Po nastolatku z gminy Jabłonowo-Pomorskie usłyszała wiosną 2021 roku cała Polska. A wszystko za sprawą jego udziału w czwartej edycji telewizyjnego show The Voice Kids. Mikołaj oczarował jurorów i publikę. Dotarł do finału. To wspaniały wynik, biorąc pod uwagę około 7 tysięcy zgłoszeń podczas eliminacji. Mikołaj nie spoczął na laurach. Kilka miesięcy po wspaniałej telewizyjnej przygodzie wziął udział w ogólnopolskim festiwalu Piosenka Przekracza Bariery. W kategorii 12-16 lat zdobył pierwsze miejsce. Mikołaj szkoli swój talent pod czujnym okiem Joanny Nering-Roszkowskiej, instruktorki Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim. Na co dzień dzieli pasję motoryzacyjną ze swoim tatą Przemkiem. Klaudia Duszyńska. Historię opowiadała od zawsze. W głowie kłębiły się fabuły, które dość szybko zaczęła przelewać na papier. Z miłości do książek wybrała filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I tam rozwinęła literackie skrzydła. Trafiła do grupy literackiej Piekary 24, z którą przez kilka lat organizowała tematyczne wieczory poetyckie. Sama też pisała wiersze, które zostały później opublikowane w dwóch antologiach. Ale to wciąż było mało. Widziała, że książki są tym, co chciałaby robić w życiu. I w końcu przyszedł czas na własne powieści. Utrzymane w konwencji powieści obyczajowych Dom z widokiem na szczęście i Beskidzki Anioł łączą w sobie elementy popkultury z miłością do literatury. Inspiracji szuka na łonie natury. Lasy, jeziora i łąki są nieodłączną częścią jej życia. Najlepsze pomysły przychodzą, gdy galopuje po leśnych duktach. Nie wyobraża już sobie życia w mieście. Marzy, by wkrótce mieć swój własny, mały, schowany w lesie dom z widokiem na szczęście. W 2016 roku w Centrum Kultury i Sportu zorganizowano zajęcia muzykalowe dla młodzieży.
szybko narodził się pomysł na przygotowanie musicalu pod tytułem Pod niebem. Premierę spektaklu połączono ze zbiórką charytatywną. Mieszkańcy pokochali młodych artystów i chcieli częściej oglądać ich na scenie. Tak powstała grupa Pod niebem, która w kolejnych latach zaprezentowała m.in. Mały koniec świata oraz Otwórz. W 2021 roku na scenie Centrum Kultury i Sportu zaprezentowano spektakl Z drugiej strony. Co istotne, młodzi artyści i ich opiekunowie sami tworzą i opracowują scenariusz. Czym zaskoczą nas w kolejnych latach? Czekamy z niecierpliwością. Stowarzyszenie Razem dla Miasta i Gminy Jabłonowo-Pomorskie to organizacja, która za cel postawiła sobie integrację mieszkańców i rozwój gminy. W jaki sposób udaje się to osiągnąć? Przede wszystkim organizując i przyłączając się do akcji charytatywnych, między innymi na rzecz osób potrzebujących czy zwierząt. Stowarzyszenie dba o podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości poprzez dbałość o miejsca pamięci na terenie miasta i gminy. W grudniu 2020 roku udało się nagrać płytę z kolędami wykonywanymi przez uzdolnionych mieszkańców miasta i gminy. Na prowadzenie działań skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne i może nadal się rozwijać, realizować kolejne ciekawe inicjatywy, o których zapewne już niebawem usłyszycie i będziecie mogli uczestniczyć. Nagranie filmu było możliwe dzięki umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartą pomiędzy miastem i gminą Jabłonowo-Pomorskie, a Stowarzyszeniem Razem dla Miasta i Gminy Jabłonowo-Pomorskie. Realizacja Stowarzyszenie Razem dla Miasta i Gminy Jabłonowo-Pomorskie, Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim oraz Leaf Records Studio Zbigniew Ronowski w Wąbrzeźnie.